Witam Państwa, Robert Dzięba, redakcja Miasto Kobrzeg.pl i nasz gość Jerzy Wolski, były zastępca prezydenta Kobrzegu, choć obecnie na urlopie. Jeszcze urlopu, całe mnóstwo ma do wybrania. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Urlop myślę, że w trakcie tego wypowiedzenia będzie w całości wybrany, także tutaj nie będzie podstaw, żeby sądzić, że z tego tytułu będą jeszcze jakieś zobowiązania finansowe. Okej, a spotkaliśmy się, proszę Państwa, ze względu na to, że no dość dużo mówi się o śmieciach. Wczoraj znowu powiedziane było sporo o śmieciach. Nawet pan prezydent Janusz Gromek mówił o tym, że no, spodziewał się po swoim zastępcy nieco więcej, a cała reszta, po prostu mówiąc krótko, zgoniła wszystko na Jerzego Wolskiego. Jest źle, jest Jerzy Wolski. I co? Tak, słuchałem tej konferencji Kobrzyckich razem i jej liderki, no i ze zdziwieniem jakby słucham tego, co rzeczywiście tutaj mówi. Najlepsze było z tego wszystkiego, panie redaktorze, te podsumowanie, że zbliża się kampania wyborcza i chęć tutaj odegrania jak największej roli powoduje to, że niektórzy mówią nieprawdę, niektórzy się rozmijają, niektórzy zarzucają pewne rzeczy komuś i myślę, że to chyba było odniesienie do tego, co było też powiedziane i również do liderki Kobrzyckich razem. Ale wracając do sedna i wracając do tego, o co pan redaktor pytał, ja myślę, że można było znacznie więcej zrobić, żeby się też nie przeszkadzało i jeżeli tutaj byłoby zielone światło, to w tym momencie też zupełnie by inaczej to wszystko zafunkcjonowało. Ale jeżeli pan pozwoli, wrócę tutaj jakby do meritum, wrócę do początku w dwóch słowach tylko, bo to warto też powiedzieć. Pamiętajmy o tym, że to, co wczoraj też powiedziane było, byłem odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie. I to zostało zrobione przez urzędników i przeze mnie w taki sposób, że było to zgodne z prawem. Bo jeżeli mówimy o przygotowaniu, to myślę tutaj o przygotowaniu całościowym związanym z projektami uchwał, z wprowadzeniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu, wpisanie tego przetargu i zarówno uchwały, które nie były odrzucone przez wojewodę, jak i przetarg, który był oceniony przez Krajową Izbę Odwoławczą pozytywnie, wskazały, że to zostało na tym etapie przygotowane bardzo dobrze. Natomiast innym elementem jest jakby tutaj wdrożenie i tutaj rola Wolskiego poza tym, że ma to robić razem z urzędnikami, on to robił. Natomiast nie mogę w tej chwili też odpowiadać, ani urzędnicy, za to, co firma, która wygrała przetarg, realizuje, z uwagi na to, że realizuje to nie w taki sposób, jaki powinna i o tym mówiliśmy od samego początku i mogę dzisiaj śmiało też powiedzieć, że po 3 tygodniach funkcjonowania tej umowy byłem na tyle zdesperowany, jak pan prezydent Janusz Gromek był na urlopie, żeby wypowiedzieć tą umowę, ale nie zrobiłem tego z jednego prostego powodu, bo jestem osobą odpowiedzialną i patrząc na konsekwencje, które miały z tego tytułu później być przeniesione na mieszkańców, na miasto, byłyby one ogromne, nie tylko finansowe. Wcześniej rozmawiając przed tą decyzją, przed tym, żeby rozwiązać tą umowę, też weryfikowałem i rozmawiałem z naszą spółką, no bo nie kto inny jak ta spółka miałaby wtedy przejąć to zadanie. No i spółka jasno powiedziała, że na tym etapie wtedy, 20 chyba któregoś lipca, już nie pamiętam jaka to była data, był to na pewno poniedziałek, nie jest przygotowana ze względu na to, że pojemniki, które były zebrane, one dzisiaj nie są do końca umyte, że dzisiaj nie ma obsługi tych samochodów, nie ma kierowców, którzy by tą usługę mieli spełniać. No więc tutaj jakby to nie jest tak, jak było powiedziane, że my nic nie robimy, my się przyglądamy, my tutaj w tym momencie patrzymy na to, jak to źle wygląda, tylko cały czas nie tylko weryfikujemy, ale kontrolujemy w sposób rzetelny to, co się dzieje, bo było kilka
naście, mogę tak powiedzieć, spotkań z firmą ATF. Było i jest mnóstwo korespondencji, która świadczy o tym, że nie zasypywaliśmy gruszek w popiele, tylko jasno punktowaliśmy to, w jaki sposób to wygląda. I myślę, że tak jak pan prezydent w ostatnim wywiadzie mówił, jest już trochę lepiej, ale to nie jest ten poziom, który myślę, że oczekują mieszkańcy. I ja również, bo ja też przyznaję, że ja jestem niezadowolony. No mogę tylko powiedzieć, że mamy takie przypadki, będziemy o tym pisali, jak pracownicy pewnej spółki otwierają śmietniki łomami. Ale tak na marginesie, więc prośba o chwilę cierpliwości, będziemy o tym pisać, czekamy tylko na materiał, żeby go mieć. Natomiast wracając do tego, co się stało na tej konferencji, to proszę powiedzieć, to czego w związku z tym dotyczy to, żeby co, dzisiaj można wszystkie niepowodzenia, bo pewnie nie wszystko jest gdzieś tam zakończone jakimś ewidentnym sukcesem, co, zwolnić na Jerzego Wolskiego. Teraz mamy Molo, dzisiaj temat Mola było pisane, też okaże się bubel, jakaś dziura w jezdni, czy cokolwiek innego, to gdzieś tam wiemy, że się zdarza. Oczywiście można to eksponować bardziej bądź mniej, w zależności od tego, kto z której strony dzisiaj startuje w wyborach błyskawicznych. Kampania wyborcza. Nagle pewne zmysły politykom się wyostrzają. Okej, okay, nie ma sprawy. Ale to co pana wina? To wina Wolskiego po prostu? Nie, tak jak wina Tuska? Myślę, że tak to w tej chwili wygląda. Natomiast ja... Ale Anna Mieszkowska to pana koleżanka. Czy nie? Tak, ale dlaczego tak mówi? To myślę, że należy... Nie dzwoniłem. Myślę, że należy, panie redaktorze, jej spytać i tak jak powiedziałem na wstępie, te wybory, po prostu widać, tak uważa. Wybory przesłaniają racjonalne myślenie i tak tylko można tutaj odpowiedzieć na to, co w tej chwili było też powiedziane. Natomiast jeszcze, jeżeli mogę, no to chciałbym się odnieść do tego też, co było powiedziane na tej konferencji. Myślę, że nic nowego kandydatka na prezydenta nie powiedziała, bo te rzeczy, o których mówiła, umowa, realizacja tej umowy, częstotliwość odbioru, to dzisiaj wszystko jest zrobione. To Wolski, zanim odszedł z urzędu, to wszystko zrobił. Ja śmiem twierdzić, że dzisiaj kandydatka nawet tej umowy nie zna i dzisiaj, jeżeli chce wypowiedzieć umowę, to myślę, że też z pełną świadomością, że ktoś za to będzie musiał zapłacić i jeżeli jest tak odważna, to chyba to pokryje z własnych środków, a nie będzie obciążać tym budżetu miasta, patrz dalej mieszkańców. Umowa jest dobrze zrobiona, zabezpiecza interesy miasta, umowa była weryfikowana i na tym etapie te kary, o których też wczoraj była mowa, one są respektowane i dzisiaj, tak jak pan prezydent Janusz Gromek już mówił, one są już w tej chwili naliczone, jest i trwa weryfikacja tych kar, więc myślę, że to jest naturalna postać rzeczy, jeżeli funkcjonuje umowa, umowa nie jest realizowana, że konsekwencją tego będą też kary. Natomiast ubolewam też nad tym, że jeżeli idzie kandydatka i rozmawia z ludźmi, idzie kandydatka i rozmawia z zarządcami osiedli, no nie wie o tym, że częstotliwość odbioru zgodnie z regulaminem i zgodnie z uchwałą można zwiększyć niekoniecznie, nawet idąc do urzędu, bo można zrobić to przez telefon. I idąc na tego typu spotkania, o tym też powinna mówić, bo jeżeli słyszę, że kandydatka na prezydenta nie wie o tym, że tą częstotliwość u siebie nawet może zwiększyć, bo mówi, że ma pojemniki, które są odbierane co 2 tygodnie, a powinny być co tydzień, no to nic prostszego, żeby po prostu tylko się zapytać albo żeby przeczytać materiały źródłowe, które jasno mówią przy przetargu, które były w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że jest częstotliwość minimalna i maksymalna. Tak samo było w poprzednim przetargu na te 3 frakcje, które też funkcjonował. Tam też była minimalna częstotliwość i maksymalna. Wybraliśmy maksymalną z jednego prostego powodu, że rzeczywiście tych odpadów było dużo. A dlaczego teraz zdecydowaliśmy się na minimalną? No to też jest to proste i oczywiste, szanowni państwo, bo jeżeli dzisiaj z 3 frakcji mamy 2 kolejne, no więc wychodzą odpady z tych 3 kubów do 2 kolejnych, no to naturalną postacią rzeczy jest to, że dzisiaj nie robimy częstotliwości maksymalnej po to, żeby nie obciążać budżetu miasta, tylko w tym momencie robimy minimalną, ale myśląc o tym, że można to zwiększyć, bo można to zrobić bez dodatkowych opłat mieszkańców, bez kosztów z tego tytułu. Mówił pan, że pan zastanawiał się nad wypowiedzeniem umowy, bo to teraz jest takie modne. Nawet prezydent Gromek wczoraj powiedział w rozmowie, że on też się zastanawiał nad wypowiedzeniem rozmowy. W sumie był nawet zdecydowany wypowiedzieć tę umowę. Teraz Anna Mieszkowska mówi, że ona jak zostanie prezydentem, to jak czyli dalej będzie to tak robione, to wypowie tę umowę. Nagle wszyscy mówią o wypowiedzeniu tej umowy. Być może mieszkańcy mają takie faktyczne oczekiwania, więc Anna Mieszkowska się wpisuje w te oczekiwania mieszkańców, żeby dzisiaj
TF-owi pokazać czerwoną kartkę i pokazać, tam są drzwi, żegnamy reklamy, i przekazać te kwestie do Zieleni Miejskiej. Ale to państwo nie próbowaliście na przykład włączyć operatora, jakim jest Zieleń Miejska, do tego, żeby po tych 3 tygodniach przyszedł i pomógł Kołobrzeżanom, tak żeby zaczął wywozić te odpady? Czy to było niemożliwe, czy co? To, co już wcześniej powiedziałem, panie redaktorze, zanim tutaj zdecydowałem się, bo mogę powiedzieć też jasno i są na to dokumenty, że było przygotowane już wypowiedzenie, to zanim to nastąpiło, no chciałem też mieć świadomość tego, co będzie dalej, bo to nie sztuka wypowiedzieć tą umowę, tylko sztuka jakby konsekwentnie iść w kierunku takim, żeby polepszyć tą całą sytuację, żeby znaleźć operatora, który przejmie tą usługę i który to będzie wykonywał w taki sposób, jaki oczekują mieszkańcy. I po tym spotkaniu, bo takie spotkanie rano się odbyło, w moim gabinecie przy współudziale urzędników i prawnika też miejskiego, dostaliśmy informację z Zieleni Miejskiej, że Zieleń Miejska na tą chwilę wtedy nie była przygotowana, żeby tą usługę przejąć. Więc jeszcze raz powtórzę, logicznym było to i odpowiedzialność z mojej strony była oczywista, że nie mogłem podjąć takiej decyzji, żeby wypowiedzieć tą umowę, bo byśmy zeszli z deszczu pod rynna i byłoby tylko jeszcze gorzej, nic więcej. Mhm. Będziemy pewnie o śmieciach rozmawiali, ja nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali tylko o śmieciach, bo już to jest miejscami nudne, bo faktycznie chyba nieco się sytuacja poprawia. Mówiąc szczerze, nie mamy już nawet zdjęć, które czytelnicy wysyłali, kuby przepełniające się i tak dalej. A może sezon się też kończy, więc sytuacja gdyby sama się ureguluje, nagle okaże się, że ATF wcale nie jest taki zły, ale no skoro odszedł pan z Urzędu Miasta, jest teraz kampania wyborcza, to co pan robi? W tej chwili nie widziałem Komitetu Wyborczego Wyborców Jerzego Wolskiego, bo widziałem wiele innych nazw. Panie redaktorze, szanowni państwo, myślę, że za chwilę państwo dowiedzą się, jakie mam plany i nie będę tego też tutaj ukrywał. To, co powiedziałem wcześniej, chcę pracować dalej na rzecz samorządu, chcę pracować dalej na rzecz miasta i myślę, że w tym momencie, jeżeli państwo mi dadzą taką szansę, to na pewno to będę robił. Czyli będę startował gdzieś, tak? Tak, będę na pewno startował. Do Rady Miasta? Nie. Nie będę w tej chwili jeszcze tak zdradzał. Może do Rady Powiatu? No bo skończą mi się za chwilę pytania. Jeszcze został samorząd województwa. Na pewno państwa poinformuję i pana redaktora też również. A tak jeszcze, jak jesteśmy w temacie MOL-a, bo ta sprawa dzisiaj również się pojawiła. Ponad pół miliona kary dla wykonawcy. Jest szansa na to, żeby to MOL jakoś przywrócić do świetności, bo faktycznie ta odpadająca farba to nie jedyny problem, a jednak najbardziej widoczny. Powiem tak, rozmawiamy z wykonawcą już bardzo, bardzo długo. Na to też są stosowne dokumenty, protokoły ze spotkań, pisma, które zostały też wysłane do wykonawcy. I wykonawca niejednokrotnie zgłaszał akces, chęć tego, że będzie to naprawiał. Natomiast poza tym, że zgłaszał, poza tym, że nas informował, nie dochodziło dalej już do niczego i no, efekty są dzisiaj też widoczne. Jak państwo dobrze wiecie, wtedy, kiedy jeszcze pracowałem w urzędzie, zostały też naliczone stosowne kary. Te kary są dzisiaj bardzo duże, bo ponad pół miliona złotych. Natomiast kara jest też niewspółmierna do tego, co w tej chwili na tym molo trzeba wykonać, co trzeba zrobić, żeby to molo, tak jak pan redaktor powiedział, wróciło do dawnej świetności. Zrobiliśmy w połowie sierpnia wycenę przez niezależnego rzeczoznawcę, który to wycenił, że te wszystkie prace, które w tej chwili są do zrobienia na molo, to jest rząd wielkości około 2 milionów złotych, więc tutaj trzeba mieć tego świadomość. Rozumiem, że dzisiaj wykonawca mola na pewno nie zgadza się z pewnymi rzeczami, natomiast no, to dość długo trwało i nie można już było w tej chwili dłużej czekać z uwagi na to, że w przyszłym roku kończy się w ogóle gwarancja tego mola i będziemy wtedy stali przed faktem dokonanym, że trzeba pokryć ewentualnie remonty z własnych środków, no a do tego nie można było tutaj dopuścić i dlatego tak można powiedzieć, tak restrykcyjne działania, które też zostały podjęte w stosunku do wykonawcy. Trwała i w zasadzie gdzieś tam dalej jest korespondencja nie tylko z wykonawcą, ale również z projektantem, z inspektorem nadzoru, z inżynierem kontraktu. No i to w jakiś sposób powoduje, że ta solidarność, można powiedzieć,
wszystkich w żaden sposób nie wpisuje się w to, żeby to jednak naprawić, więc tutaj staramy się, żeby jednak zabezpieczyć interesy miasta, bo od tego też również jesteśmy. Jerzy Wolski, mam nadzieję, że będzie naszym gościem częściej, gdzie kampania wyborcza, i oprócz tego, że będziemy mogli powiedzieć, że to był zastępca prezydenta Kołobrzegu do spraw gospodarczych, to będziemy mogli powiedzieć kandydatem do czego, do jakiej instytucji, jakiego organu jest. Ale miło było porozmawiać i mam nadzieję, że będziemy spotykali się częściej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Miłego dnia życzę. Kłaniamy się.